Siemanko, tutaj Daria i witam was na kanale Darliwka. Słuchajcie, dzisiaj będziemy mieli w domu bobaska i będziemy się musieli nim zająć, zaopiekować się nim, nakarmić, przebrać, wykąpać, więc dzisiaj po prostu z Oliwką będę miała całe ręce roboty, jak to się mówi, chyba tak jakoś. Więc jeżeli odcinek wam się spodoba, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a my zaczniemy ten odcinek od zakupów bobaskowych, no bo przecież musimy mieć specjalne rzeczy dla naszego małego bejbusia. Oliwka, jak się czujesz, albo jak będziesz się czuła w roli mamy? No, ja już nie mogę się doczekać. Ale wiesz, że to na ciebie spadają jakby takie najbardziej poważne obowiązki? No wiem. Karmienie, przewijanie, pampersa. Bo to jest moje dziecko. Okej, okay. Czyli ja będę babcią w tym odcinku. Mhm. Czy twoje dziecko cię nie słucha, Oliwia? Dziecko, co ty takie gołe? No bez pampersa cię puściła, lady. Dlaczego tu mamy jakieś liście? Jak ty pilnujesz, jak liście spadły? I dziecko, no to nie jest... Oliwia, ogarnij swoje dziecko, bo dzieci małe nie mogą mieć liści. No ludzie, no słuchajcie, no nie, no to dziecko jakieś niewychowane. Dziadek Dawid w tym momencie, słuchajcie, poszedł po wanienkę dziecięcą dla bobasków, po Stasiu. No bo trzeba tego bobasa śmierdzącego naszego wykąpać. Oliwka, dlaczego ten bobas tak jedzie? W sensie śmierdziuszy. No bo nie był wykąpany jeszcze, ale będziemy go kąpać. Znaczy ja będę go kąpać. Słuchajcie, właśnie dostałam info, że wanienki jednak nie ma. I teraz jest problem, jak wykąpać tego bobasa. Oliwka bardzo dobrze pomyślała, że jak się kąpie bobasa, to podkłada się jakąś pieluszkę albo coś tam i my do prysznica również będziemy musieli coś włożyć, żeby bobas się nie ślizgał. Mamuńciu, co ty tutaj robisz? Co ty szykujesz dla tego dzieciaka swojego? Mamy łyżeczkę, dytki mamy, śliniaczek bardzo piękny i tu jeszcze jakaś zabawka. No dobra, ale... Ojej! Ej, no ale Oliwia, to dziecko twoje to naprawdę jakieś jest... O Boże... O, ja to chcę odzobaczyć! Lady! No, cudownie wyglądasz, baby! Czy ty wiesz, że zostaliśmy dzisiaj dziadkami i że my płacimy za bobasowe zakupy? Tak, Dawid, tak właśnie się stało, tak. Czekamy na dziadka, który będzie, uwaga, naszym kierowcą i jedziemy na bobaskowe zakupy. Trzeba kupić na pewno jakieś ubranko, bo czapkę widziałam, śliniak widziałam, smoczki, jak widzicie, już nawet sprawdzone. Jedzonko bobaskowe, jakiś musek na pewno i będziemy działać. Dojechaliśmy, słuchajcie, idziemy do Pepko po ubranko i do Rossmana po jedzonko i co kupimy, to zaraz zobaczycie. Wracamy z bobaskowymi zakupami do domu. Dobrze, kochani, wróciliśmy z zakupów, babcia wróciła, dziadek kamerzysta i mamusia oczywiście ze swoim dzieckiem i zaraz wam pokażę, co kupiliśmy. Do jedzonka na kolację indyk z dynią i z ziemniaczkami, mam nadzieję, że będzie smakować, do tego mamy śliniaczek i łyżeczkę oczywiście, ale oprócz tego po kąpieli, zobaczcie tylko, jakie słodziutkie ubranko, a do tego oczywiście... Gatki muszą być śpioszkowe, takie piękne. Ja nie wiem, jak my jej to założymy. Jeszcze umówmy się, że nie wiem, ale jest taki plan, że założymy. No i łóżeczko jest niestandardowe. Nowoczesne łóżeczko dziecięce, słuchajcie. W psie łapki. Zaraz, to ta strona musi być. Bardzo mięciutkie, wygodniutkie, z ochraniaczem, żeby się główka nie obiła, nic takiego, więc jak się piesek wykąpie, naje, wypielęgnuje, wybawi, to wtedy idzie ładnie tutaj spać, a mamusia jej przeczyta jakąś książkę albo zaśpiewa kołysankę. A mamusia powie bajeczkę na dobranoc? Tak. A nakarmi? Tak. Czy babcia będzie karmiła? Ja. Dla dzieci, słuchajcie. Po prostu idealny szampon dla dzieci, no, no dla bobasków, znaczy dla takiego, co my dzisiaj mamy, to będzie idealny. Jak tam, mamusia, woda? Dobrze, ciepło, zimna. Tam kąpie się dziecko, słuchajcie, tam jest dzieciog nasz. Lady, znaczy baby. Oliwka, to twoje dziecko. O, matko! Lady, matka ci nogi myje. No proszę, jakie będzie pachnące dziecko, no proszę.
Aktualnie czekam, jak dziecko oliwki się otrzepie i właśnie chyba to zrobiła, bo wiecie, jak to takie bobasy mają w zwyczaju, że jak są mokre, to zachlapują wszystko wokół i zostawiłam po prostu je tam w osobności, w samotności, żeby razem miały chwilę dla siebie. I właśnie słyszałam przed chwilą ten specyficzny dźwięk i oliwkę, więc idziemy wycierać dziecioka. Dziecko po kąpieli, babcia wytrze, tak, pachnące będzie, zaraz ubierzemy. Dziecioku! Oliwka, dziecko ci z łazienki ucieka. Ej! Babcia Darliwka zrobi babykowi tutaj fajne miejsce na kanapie z łóżeczkiem, stoliczek będzie, wszystkie potrzebne akcesoria i gadżety i potem lampeczki będą się paliły i zgasimy to światło, wiecie, żeby było tak klimatycznie, żeby dzidziu sobie mógł spać, więc zaraz wam pokażemy efekt końcowy. I słuchajcie, teraz dziecioszka małego trzeba ubrać po kąpieli, czapeczkę założyć, żeby wiecie, się nie przeziębiło to maleństwo małe. Lady, tylko że ty jesteś teraz dzieciokiem, więc się połóż jak dzieciok, no. O matko jedyna, Oliwia, to twoje dziecko mnie nie słucha. Dwie osoby, słuchajcie, no pampersik być musi, bo jak kubka sraczuszka wyjdzie sobie jakaś, to nie będzie łóżeczko brudne. Lady, masz matkę swoją, czemu babka cię ubiera, no? Bardzo. Już, teraz się weź tu, o, w pampersiku, dziecko kochane, ale zaraz, zaraz. Czapeczka. Czapeczka musi być, bo Lady się nasza przeziębi i będzie koniec po niej normalnie. O Jezu, jakie piękne dziecko, no. Lady. Lady, ty musisz mieć tą czapkę. Lady, bo przeziębisz się, mówię ci. Lady, uspokój się, błagam cię. Uszy sobie przeziębisz, no dziecioku. Poczekaj, no, uspokój ty się, masz i się uspokój, proszę cię, lady. Lady, no, no lady, no bez czapki, no dobra. Czy ona zdjęła pampersa? Lady, nie gryź smoczka! No nie, no dobra, to ja ci ubieram ubranko. Ten drugi. Co ubierasz? No mam nadzieję, lady, że babcia dobry rozmiar kupiła. No poczekaj, no jejuś. Będzie ci ciepło, będzie ci miło, będzie ci bardzo przyjemnie. No dziecko kochane, no. Każde dziecko lubi masować brzuszek, więc zobaczcie, jak się uspokoiło. Babcia Darliwka wie najlepiej, co dziecioki małe lubią, no. Takie babyjski, bobaski, słodziaszki. No już, bobasku mały, zaraz dostaniesz papu, będziesz amciać, widzisz, jak fajnie ty tu masz. Moja wnusia kochana, jaka ty jesteś grzeczna, naprawdę cudowna po prostu jesteś. A matka twoja to gdzie poszła? Bo zamiast dziecioka karmić teraz kolacja, to poszła sobie gdzieś. I gdzie ona jest? A co ja tu przyłapałem babcię na mizianku? Babcia nagrywa sobie filmiki na pamiąteczkę, taką piękną wnusiunię. Jaką grzeczną wnusiunia, zaraz pójdzie spać, a matka poszła gdzieś jeźnie daje, no nie wierzę, no. Dawaj smoczka, nie no daj smoczka, no daj smoczka, bo będziesz papusiać. Oho, dziecko głodne, mówię, nie no, lady, poczekaj, nad śliniakiem ryju. Te młode to karmić dzieci po prostu nie umieją. No nawaliła Oliwka na ten śliniak. Powolutku trzeba brać i o, zobacz jakie. Tak w ten sposób trzeba, bo to dzieci takie to jedzą odwrotnie. No ja wiem, że ty byś cały słoik wnusiu zjadła najlepiej, ale no... O, co ty żeś tu zrobiła, co? Dziecioku, uspokój się ty. Dobra, ewakuacja. Teraz ryjka trzeba wytrzeć, bo dzieciok się tak najadł. Żeby nie ubrudzić pioszków, które są, o proszę bardzo. Lady, co ty robisz tutaj dzisiaj, to ja nie wiem. Babcia cię weźmie na odbicie teraz, dobra? Tylko tu mi się nie zbekaj śmierdząco, lady, proszę cię bardzo. To dziecko strasznie nadpobudliwe, dużo siły ma jak na takiego babyka. Taki proszek trochę. Troszkę tak. Oliwka, ty podejście do swojego dziecka to ty masz, bo ona nawet ci prawie dała czapkę założyć. No, smoczka? Smoczeczka chcesz? Chyba chcę, to idę po smoczkę. Ale czy ona wie, że tego się nie je, Oliwia?
Czy ona na pewno to wie? Co to dziecko robi z tym smoczkiem, Oliwka? No bawi się. No ale to ona ma to usypiać ją ma, a nie rozbudzać. Kiedy ona pójdzie spać? Po kąpieli, po kolacji, no to dzieci idą spać, Oliwie. Dajcie znać, jaką waszym zdaniem kołysankę, albo bajkę, albo nie wiem, książkę powinna przeczytać, czy zaśpiewać Lady Oliwka, no jej mama, bo ja nie wiem, no ten dzieciok zamiast od smoczka się uspokoić, to on się jeszcze rozbudza. No i ja nie mam już pomysłu, no babci się pomysły skończyły, no. Mamusia, ty lepiej kombinuj, jak uśpić dzidziusia. A ty co robisz? No jak co robię? Dzieciak się nie najadł do końca, to trzeba ją dopoić, dowodnić do czegoś, no butelkę jej trzeba dać, bo no nie zaśnie, no. I potem jak bajkę przeczytamy, albo jakąś bajeczkę się puści, albo melodyjki relaksujące, usypiające, to wtedy pójdzie spać, a nie, no, no wy się nie znacie. Mamusia, to ty teraz po książkę szoruj i będziesz swoje dziecko usypiała, na dobranockę bajkę jej przeczytasz. No to super, bo masz przy go patrolu. No to leć. Po prostu ja chyba muszę wziąć to czytanie w swoje ręce, słuchajcie. I mamy tutaj zaczytani w bajkach psie historie. Czyli po prostu idealnie dzisiaj. Więc Lady, wnuczko moja, słuchaj. Ej, chyba ci za małe łóżko kupiliśmy ogólnie. Mamy tak, leśną opowieść, wieża z pizzy, stwór z bagiem, spotkanie z pszczołami. Ja myślę, że ta wieża z pizzy jest idealna dla niej. Chyba już ją zanudziłeś, bo ziewała. No to dobrze, właśnie o to chodzi, ale nie, że zanudzić, tylko wyciszyć, Dawid, wyciszyć. Czytamy bajkę wieże z pizzy. Psi patrol pomagał przyjaciołom pobić rekord na najwyższą wieżę z pizzy. Roki, ciasto mam, pizza mniam mniam, zawołał Chase. Rocky ją rozwałkował, Ryder polał sosem, a Sky dorzuciła ser. Czas ją upiec, powiedział Chase. Mniam, pachnie pizza stycznie, mam chęć na kawałek, przyznała pani burmistrz. No czemu ty nie śpisz, Lady? Trzeba cię miziać czy co? No proszę cię, ja ci bajkę na dobranoc już czytam. Rozumiesz? Ty nie bądź taka żywa, tylko idź spać, proszę cię bardzo. Babykiem jesteś, a babyki o tej porze już śpią. Rozumiesz? Było jedzonko? Było mleczko? To spanko teraz. Spanko, spanko. Słuchajcie, jak książka nie działa, to trzeba zrobić coś, czego rodzice nie robią, ale tak naprawdę każdy to robi od czasu do czasu. Trzeba włączyć bajkę na tablecie. Tak, wiem, że to jest złe, ale po prostu trzeba. I wtedy dziecko się zmuli i pójdzie sobie spać. Psi patrol, chcesz czy może jakąś inną bajkę? SpongeBoba na przykład, Stasiek lubi, co ty byś lubiła? Nie, to trzeba takie bobaskowe, dziecięce. Takie kształty, kontrasty, czarno-białe, jakieś takie turururu, wiecie o co chodzi. A ja chyba wiem co je włączy, tego królika co tak tańczył. Nie, to nie, bo to ją rozbudzi, to było takie do tańczenia, gdzie jest tablet? A pamiętasz to co ja kiedyś oglądałam ze Stasiem? No właśnie takie, te kwadraty, tak, to chcę włączyć. Słuchajcie, wpiszemy sobie tutaj bajki dla niemowląt, dobra. I teraz... A jeszcze zanim to włączę, sprawdź, wpisz bajki dla zwierząt. Bajki dla zwierząt? No, wpisz. Nie, zobaczmy, czym no się co ty. Się. Wpisz. Bajki dla... Jezu, jak ja nie umiem się obsługiwać tabeletem. Tabeletem? Dla... Tabeletem. Bajki dla zwierząt, dobra, no jest o, coś takiego. O, zanudzamy ją chyba. Poczekajcie. Całą rozmowę, za nie, bajki no jest nie będę potrzebne. Zwierzęta na wsi, odgłosy zwierząt. Jak robią zwierzęta? Daria! Może po prostu rozmawiajmy. No dobra, ale ja je włączę te kontrastowe. Poczekaj, bajki dla niemowląt i teraz z Oliwką szukamy tego, co wy... Nie, to trzeba dopisać kontrastowe. Kontrastowe, bo to się wzrok wyostrza i tak dalej. O! O, to! To? Tak. Zobaczcie, ja to szybko... pamiętam. Dobra, poczekajcie. Podgłosimy troszkę, żeby jakaś muzyczka ładna leciała. No takie... Ole, ojej, jakie no, tak usypianka. Weź na sobie ekran. Poczekajcie, o. Słuchajcie, chyba najlepszym sposobem na uśpienie Lady, żeby ona poszła spać, to była ta nasza rozmowa, tylko że teraz to ona walczy ze smoczkiem. A może ty chcesz jakiegoś szuma takiego? Ona tego nie lubi. Nie, 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 absolutnie nie. Zabieramy wszystkie rozpraszacze, Lady. Idziesz spać, rozumiesz? Idziesz spać, bo babcia też chce mieć chwilę dla chodź siebie. Do mamy. Słuchajcie, moi drodzy, udało się. Ciii. Dziecko zasnęło, a my z Oliwką bierzemy się za odpakowanie paczki. Cicho, bo dziecko budzisz. Paczki, a raczej dwóch paczek, bo to była jedna wielka paczka zrobiona z dwóch. Jestem mega ciekawa, co tutaj się dzieje w ogóle.
Ja wiem, od kogo jest ta paczka. Słuchajcie, tutaj jest dla Darliwki od Kittony. Ja wiem, od kogo jest ta paczucha, otwieram Oliwcia. A kto to? To jest nasza Wicka i bardzo, bardzo właśnie często w komentarzach kojarzy i bardzo cię serdecznie pozdrawiam i mega się cieszę, że będziemy mogły otworzyć. Dobra, to Oliwka, otwieraj liścik i będziemy po kolei pokazywały, co tutaj jest w środku. Mamy tutaj, słuchajcie, listę youtuberów. Darliwka, Genzi, Hajhania, Fausti, Wersow, Karol Fryz, Wiśniewski. O, tutaj to powiem ci, że ja mam problem. Uma Palma XD, Amcikson i Dominik Rupiński. Hej Daria i Oliwka, ja jestem Oliwia, mam 10 lat i drugi raz wysyłam do ciebie paczkę. Mam nadzieję, że moja paczka ci się spodoba. Mieszkam w Belgii, odwiedzicie mnie kiedyś. Jeju, no bardzo bym chciała tam pojechać, naprawdę. Bardzo bym się ucieszyła, ja też bym się bardzo ucieszyła. Jawkom nazywam się Kittona, no właśnie kojarzę ciebie bardzo. Zaczynamy od dwóch kopert dla Oliwki i dla Darliwki. I co tutaj się kryje? Ej, z Avonu mam jakąś szminkę. Zaraz zobaczmy sobie, jaki... Ej, bardzo ładny kolorek, jakiś cozy. My God, to będzie piękne. Dostałam szminkę. Ładna. Sparujemy. My God, to małe świniorki, są naklejka. Dziękuję prześlicznie i słuchajcie. Mały spinacz do pet shopu będzie. Ale mega ma. Ła, Mikołaj Święty tam był, spadł mi. A świniusz. Zobaczcie, jaki święty Mikołajek, który się nie chce wyostrzyć. No. Oh my God, czy to jest taki pierścionek na palec? Ja zawsze o takim marzyłam. Zobaczcie na to, jakie małe. Ja też mam, ale mam kota. Poczekajcie, o teraz się wyostrzy. Dostałyśmy nawet podpisik. Dla Oliwki daję tutaj jajeto z psiego patrolu. A ja, słuchajcie, mam tutaj piękny zestaw kredek w takim superowym opakowaniu. Oliwka, otwieraj, a ja tutaj mam zestaw naklejek. Oliwia, to jest coś mega dla ciebie. Zrobione własnoręcznie. To jest od Muffiny chyba, no nie ta babeczka, tak mi się wydaje. No, Muffinka. Ale świetne te naklejki zrobiłaś nam. W paczce znalazł się nawet mystery box, słuchajcie. A w nim... Cóż to jest? Ej, stempelek słoneczko! Ale mega to jest! Oliwia pewnie to zaraz trzaśnie do szkoły. Oczywiście. I mamy jeszcze tasiemkę w mystery boxie. Mamy jakiś kamień tajemniczy. I jeszcze więcej malutkich spinaczów, które Oliwka zabiera sobie do pet shopu. Ja otwieram teraz jakieś tajemnicze pudełko. Wow! Jejunciu, mamunciu. Miałam taki woreczek piękny. Woreczek miałaś? A zobaczcie mojego kucyka. Co to? To jest na szyję. O, ładne. Fioletowe? To jest moje chyba. Nie. Oliwia. Z psiego patrolu moje. Wow, 25 pomysłów na odcinki. To jest mega pomysł, żeby coś takiego nam wysłać w ogóle. I zaraz to otworzymy, ale lecimy sobie dalej do paczuszki dla Oliwki. A? Ja mam tutaj, słuchajcie, co tutaj jest grane? Tu jest coś... Ej, czy to jest coś christmasowego? Ej, jejuś, jakie to ładne, zobaczcie. Stasiu będzie się bawił pewnie, że zamieniał mnie. Mega. Ja tutaj mam coś w słoiczku. Słuchajcie, czy to jest jakaś świeczka zapachowa albo coś w tym stylu? Oliwka dostała więcej spinaczy, z czego mega się cieszy, a ja dostałam coś robionego własnoręcznie, świeczuszkę piękną. Bardzo ładnie pachnie. Ja uwielbiam świeczki. I teraz Oliwia, w prawej ręce czy w lewej ręce? Tej. Przekładam. Tej. W prawej tej. Czy w lewej? Tej. W tej? Tej? Proszę bardzo, dla ciebie jajko z myszką Miki, a ja mam, nie, słuchajcie. Nie, nie się co sprawiedliwie było. Dobra, to ja tobie też to zostawiam, bo ty lubisz otwierać takie różne rzeczy. Czy ja mam, o nie, nie mówcie, że to Fluttershy. Tak, to Fluttershy, ja ją uwielbiam po prostu. Ej, kiedy w McDonaldzie były zabawki z kucykami pony, bo ja chyba coś ominęłam. Albo, no nie, no zobaczcie. Przesłodziutka jest. Dlaczego ja to ominęłam? Dlaczego my tego nie zbieraliśmy? Nie wiem. Oliwka znalazła pieska. A ja zobaczcie, co znalazłam. Oliwka, składasz go? No to go poskładaj. Tak, pachnie.
Mam tutaj karteczki burgerowe i jeszcze karteczki samoprzylepne ze Stitchem. Oliś, tutaj mam jeszcze jakieś dwa zawiniątka. Mam piękną gumeczkę i mam tutaj jeszcze dla Oliwki coś ukrytego. I słuchajcie, tu mam jakąś śliczną, ale to naprawdę śliczną bransoletkę, zobaczcie. Tasiemka! Z moim pierścionkiem. Tutaj są naklejeczki od LOL, surprise. Tasiemka. Zeberkowa. Zasubskrybujesz mnie na odcinku, czy ja cię kochana jeszcze nie subskrybuję? No ludzie, jak to tak można? Tylko ja nie wiem, czy ja znajdę nazwę przez serduszka. Ale piękna, patrzcie. Taka jest Tasiemka, ta moja pierwsza. A druga za chwilę wam pokażę, tylko otworzę. No jest. No faktycznie cię nie subskrybowałam, ale już to nadrobiłam i w tym momencie właśnie masz od nas subika. Oliwka, kolejne zawiniątko. Mamy tutaj pięknego warkoczyka. Sprzedaje takie bransoletki. Ej, ona jest prześliczna ta bransoletka, naprawdę, to jest taka podwójna. I teraz uwaga, Oliwka, poduszka do pet shopów. Szyta serduszko. Piękna. No, mega ładna. Mam tutaj jeszcze małamki. Mam naklejeczki kolejne, takie thank you. A tego jeszcze nie mam. No to otwieraj. Tutaj jest jeszcze jakieś malutkie zawiniątko. Ej, co to takie fajne, jejunciu? Zobaczcie, jakie naklejki. Co? Znaczy delfinek, żółwik. Żółwiczek, a ja co ja tutaj mam w tej bibułce? Ja mam bransoletkę chyba z flamingiem. Ty, jak ty mega wyglądasz w tym, no kurczak, jeszcze ci takiej to nie widziałam. Słuchaj Oliś, oddaję ci mojego Milka Secret Boxa, zobacz co tam jest w środku. A ja losuję, słuchajcie, spośród 25 pomysłów na odcinki jeden. I bardzo niedługo obiecuję, że go nagramy. W przeciągu, no nie wiem, no do końca tygodnia dajcie nam czas. Co wylosuję, będziemy musieli nagrać. Tylko poczekajcie, ja sobie to wysypę, żeby było sprawiedliwie. 25 pomysłów na odcinek. Wybieram, niech będzie ten. Zobaczmy. Oj! Co? 24 odcinki w 24H? Nie damy rady. Kittona, ty nam musisz wybaczyć. Ja losuję jeszcze jeden. To nie na ten czas. My po prostu nie wyrobimy. Dobra. Bierzemy ten. Bierzemy ten. Zaraz wyjdzie, że wybierę wszystkie. Spinaczki masz znowu? Takie różowe, pudrowe. Dobra, poczekajcie. Przez cały odcinek pozdrawiam widzów. Więc słuchajcie, możecie się spodziewać odcinka, na którym będę cały czas, co jakiś czas pozdrawiała sobie, będziemy losować z komentarzy i będę was pozdrawiać. Mama, ty nosisz kolczyki? No. Nie, no to jest po prostu przesłodkie. To są tabliczki czekolady kolczykowe. No to jest... Ja w życiu takich ładnych kolczyków nie widziałam. Pokażę wam teraz moją rękę. Tak wygląda moja ręka. Przepiękne są te bransoletki, naprawdę przepiękne. Bardzo. I słuchajcie, ja teraz otworzyłam tą mniejszą paczuchę i tutaj na niej pisało, że ta paczka jest od Małgorzaty. Otwórz tą paczkę na filmie, proszę spinaczek. Możesz przeczytać list na filmie. Ojej, to będzie tutaj, poczekajcie. Hej, mam na imię Gosia, Małgorzata. Wysyłam do ciebie paczkę razem z Oliwką. To jest moja kuzynka, czyli kuzynki mamy. Mieszkam w Polsce, mam 12 lat. Mam nadzieję, że paczka, którą ci zrobiłam, spodoba się. Oglądam cię od kilku miesięcy. Zaraz. W Polsce znajdziesz Milka Secret Boxy, coś dla Stasia i jeszcze trochę rzeczy. Oglądam cię od kilku miesięcy. Mój ulubiony kolor to... beżowy, czarny i różowy. Na YouTubie nazywam się Małgorzata Ilczok. Mam nadzieję, że ja dobrze to przeczytałam. Życzę ci, abyś dobiła 200 tysięcy, a nawet 300 tysięcy subów na YouTubie. Nie mam kanału. A, że w sensie komentujesz jako, ale nie masz kanału. Ale bardzo podobają mi się twoje odcinki, robię też bransoletki i sprzedaję po rodzinie i znajomych. No i to jest superowy pomysł, naprawdę to jest super pomysł, słuchajcie. A słuchajcie, ja robię bransoletki na palcach z gumeczkami. Tak, Oliwka takie szydełkowane. Mogę nawet pokazać teraz. To zaraz pokażemy, tylko najpierw otworzymy tą paczuchę, bo okay. Ja się nie mogę doczekać, co tam jest. Dobra. Darliwka, słuchajcie. Tutaj pierwsza, ale ślicznie. No, ślicznie to zrobione. Ej, wszyscy ujęli. Naklejki są. Co my tutaj mamy? Ej, tutaj mamy jakąś superową dekorację zrobioną, zobaczcie. Tego się raczej nie otwiera, no nie, ale to jest fajne, taka podstawka na przykład na świeczkę.
Oliwcia, proszę bardzo. Tu mam siódemeczkę, będziemy nie otwierały po kolei, Gosia, dobra? Zobaczymy, co tutaj jest. Widzę te same naklejki, co u Oliwki. Ale ładnie spakowane i teraz mi się przypomniało, tak jak się na święta rozpakowuje prezenty. O, ja to sobie biorę dla pierwszego. Donat Genzy mamy. Dostaliśmy normalnie Donata Genzy. Zobaczcie tylko, jakie cuda znalazła Oliwka. Lodziki. Piękne. I to jajeto. Jajeto. Dziewczyny, nie obraźcie się na mnie, ale ja wysypywanki odkładam na bok. Nie będziemy się dzisiaj sypać. O, może ci się przyda, a tutaj jest obrazki wycinanki. Dobra, to zobaczymy. Ja mam trójeczkę w ogóle, a twoje? To jest czwóreczka, dobra. Ojej, Oliwka! Będziesz mogła sobie z tego... To są takie, zobaczcie, to wykładziny na pet shopów, na przykład takie dywaniki. Mega! A ja mam tutaj, to jest pierścionek, musisz dopasować go na palec, że to zobaczcie, o! Mam nadzieję, że tego nie popsułam, to trzeba będzie tak jakoś obkręcić. I tutaj mam jeszcze jakąś śliczną rzecz. Wow, ale cudowne. No. To jest na palec. Mamy też coś dla Stasia. Odkładamy, bo zostawiliśmy mu też jajeto od Oliwki. A Stasia teraz nie ma, bo jest z Dawidem u moich rodziców. Tu jest pięknie, ręcznie robiony kwiatek. Zobaczcie, jakie wy dziewczyny jesteście pomysłowe i kreatywne. Dla Stasia znowu. Ej, tu są gumy na 100%, bo to takie miękkie i wyginalne. Proszę bardzo, Oliwka. O, ja wam dam. Ale będzie otwieranie. O, ja to biorę. Gosia, ja to biorę. Oliwka, chyba, że ty chcesz? Guma szok. Wykrzywiająca. No jaka kwaśna. Ja się tej gumy nie boję. Pamiętam, jak chodziłam do szkoły i zawsze chodziliśmy na przerwie do sklepiku, do każdej gumę szok. I ona wtedy chyba kosztowała 30 groszy. Uwaga! O Boże, nic się nie zmieniło. Jest mega kwaśna, ale o, bardzo ją lubię. To w tym. Już się uspokaja. Już jest okej. Okay. Zaraz się wyżuje. Mamy więcej naklejeczek. Cóż to za piękne kamienie. Zobaczcie. Zobaczcie, co dostałam. Bransoletkę Daria. Dziękuję, będę ją nosić. Tu jest jakiś kamień znowu. Przepraszam, że ja tak mówię teraz, ale z tą gumą. Tutaj mamy, słuchajcie, zakładki do książek, Oliwka. To powinno ci się przydać. Jeszcze więcej naklejeczek. To się otwiera? Jeszcze jeden kamyczek, no tak, tylko uważaj, żebyś nie podarła. Diamenciki. I ostatnie trzy rzeczy to kryształ. A skąd masz te lizaczek? A, to było w tej pierwszej paczce. I słuchajcie, sofieszka z delfinkiem. O, piękne. Mamy też listę kanałów od Gosi. Genzy, Darliwka, Przemek Pro. Sinrola, no nie mogę się doczytać, za małe literki, jestem ślepa. Jawor, Zukol, Sitrox, Kitona, Fnarf, Wersow i Natix. Dobra, i tutaj mamy jeszcze coś ślicznego, zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Daria, Darliwka. I tutaj rzeczy, które są w środku, czyli mieliśmy listę całą, ale my sobie otwierałyśmy z Oliwką na ślepo. Więc dziewczyny kochane, Oliwka i Gosia, bardzo dziękujemy za tyle wspaniałych prezentów, za tą piękną biżuterię i w ogóle no piękne rzeczy robicie, naprawdę. Pozdrawiamy Was z całego serduszka, wysyłamy oczywiście serducho, dziękujemy jeszcze raz. No i słuchajcie, powoli się żegnamy. Mamy nadzieję, że odcinek się spodobał, że miło się Wam oglądało. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapki w górę i subskrypcję. I dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia o nowych odcinkach. A my już uciekamy, żegnamy się z Wami i do następnego. Hej!